115 urodziny obchodziła kolejka wąskotorowa w Śmiglu. Jak na tyle lat trzyma się całkiem dobrze. Miała tort i wspólnie odśpiewane 200 lat. Budowa kolejowego połączenia między Starym Bojanowem a Krzywiniem trwała rekordowo krótko, tylko 2 lata, w trudnych czasach zaborów. Pierwszy odcinek oddano do użytku 17 września 1900 roku. O tle historycznym powstania kolei mówił podczas uroczystości Józef Cieśla, były burmistrz Śmigla. Decyzję dotyczącą budowy śmigielskiej kolejki została podjęta w 1898 roku, a w 1900 roku już została oddana do użytku linia kolejowa. Prawie 60 km linii kolejowej wybudowano w przeciągu 2 lat. To był wysiłek naszych pradziadków, naszych dziadków, naszych ojców, którzy w realiach zaborów potrafili coś tak pięknego i wspaniałego zbudować. Do dziś w lokomotywowni w Śmiglu można podziwiać stare urządzenia, dzięki którym tabor utrzymywany był w należytym stanie. Unikatowa jest prasa do wyciskania obręczy stalowych firmy Zimmermann Breslau z 1909 roku. W czasach swojej świetności w latach 70. i 80. XX wieku kolejka przewoziła nawet ponad 900 tysięcy pasażerów rocznie. Była też miejscem pracy dla 150 osób. Została zamknięta przez Polskie Koleje Państwowe w 2002 roku, ale już rok później otwarto ją ponownie. Przeszła pod zarząd gminy. Mamy nadzieję, że przynajmniej do tych 200 lat, albo co najmniej jeszcze następne 115 nasza kolejka pojeździ, bo jest to naprawdę unikat na skalę kraju, Europy, myślę i świata. Mamy też ciekawy tabor, ciekawe wagony. Kilka z nich odnowiliśmy teraz w ostatnim czasie, także zapraszamy tutaj do nas wszystkich serdecznie. Co takiego magicznego jest w tej kolejce waszej? No na pewno prześwit 750 mm, te wagoniki trochę mniejsze, to bujanie podczas jazdy tego pociągu. No i głównie mamy grupy dzieci szkolne. I podczas takich przejazdów to nie jest nigdy sam przejazd, tylko zawsze to prowadzimy, także mamy mikrofon w środku bezprzewodowy, mamy głośniki, zawsze podczas przejazdu się coś dzieje, można za dobre odpowiedzi wygrać pocztówki, także jest trochę inaczej, myślę, że nigdzie w Polsce na wąskotorówce tego w ten sposób nie robią. Z jednej strony utrzymanie kolejki nie jest tanie, z drugiej trudno wyobrazić sobie Śmigiel bez kolejki. Walczymy o to, żeby ta kolejka istniała tutaj, bo to jest jakby taka pocztówka nasza, taki diament można powiedzieć, chociaż nie jest to łatwe, bo wymaga wiele nakładów finansowych, także ale walczymy dopóki jest i dopóki mieszkańcy są zainteresowani tym, żeby ta kolejka jeździła, to walczymy. Najdłuższa trasa kolejki liczyła ponad 62 km i prowadziła z Krzywinia do Rakoniewic. Dziś kolejka jeździ na trasie Stare Bojanowo-Śmigiel. Właśnie tę 5-kilometrową trasę mogli pokonać goście zaproszeni na urodziny. Towarzyszyła im Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla. Przejazd kolejką to okazja do poznania jej historii. To także dobry pomysł na wycieczkę, na przykład szkolną czy przedszkolną. Jak można zamówić przejazd? Najlepiej kontakt do nas znaleźć na naszej stronie internetowej www.kolejka.smigel.pl bądź na Facebooku i wtedy wystarczy do nas zadzwonić, umówić termin i jedziemy. Najbliższe przejazdy zaplanowano na 11 listopada i 6 grudnia. Thank you.